Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia na zwiedzaniu naszym w Paryżu. Dzisiaj jesteśmy. Idziemy sobie właśnie tam na wieżę Eiffla, znaczy pod wieżę Eiffla, zobaczyć sobie koła olimpijskie. Dzieciaki wam dzisiaj powiedzą, jakie są kolory tej olimpiady. Zapraszamy do odcinka. Podam wam taką ciekawostkę. Wiele ulic, które są właśnie z takim widokiem tutaj na wieżę Eiffla, to są najczęściej ulice oblegane przez fotografów i bardzo duże tłumy są na takich ulicach. Jeszcze powiedzmy, że jest taka godzina dość wczesna, więc jeszcze tych ludzi tak nie ma, takich zwykłych turystów, ale fotografów już na przykład tutaj na tej ulicy, której to my teraz jesteśmy, no to już jest powiedzmy 6-7 i ludzie sobie robią zdjęcia. Olimpiada będzie trwała od 26 lipca do 11 sierpnia. 26 w piątek zaczyna się gdzieś to o 19.30. Bodajże 32 sporty jakieś? Coś takiego. Bardzo dużo ludzi przyjedzie na tą okoliczność. No, 32 dyscypliny. 321 konkurencji. I 329 konkurencji. Sporo. Spójrzcie, jak fajnie to teraz wygląda. Koła olimpijskie. Oczywiście każde w odpowiednim kolorze, które reprezentuje oczywiście olimpiadę. A ciekawe, czy moje dziewczyny będą wiedzieć. Dziewczyny, jakie kolory reprezentują naszą olimpiadę tutaj w Paryżu 2024, no? Niebieski, żółty, green, czarny, biały. Biały? Biały nie. Zielony, czerwony i pomarańczowy. Nie, pomarańczowy nie. Obróć się i zobacz na koło olimpijskie na wieży Eiffla. Na wieży Eiffla masz koło olimpijskie. Słuchajcie, nie wiem, jak to się będzie miało w ogóle w kwestii na przykład organizacyjnej, ale jeżeli będzie to tak, jak się aktualnie zapowiada, to w Paryżu, że tak powiem, będzie masakra, jeżeli chodzi o jakieś przemieszczanie się w tym mieście, cokolwiek. Praktycznie, całość generalnie, cała ta olimpiada ma być tutaj w okolicy Sekwany, praktycznie w samym centrum miasta. Strefa, która jest wydzielona właśnie na czas tej olimpiady, będzie to miejsce zamknięte. Będą mogły wjechać samochody praktycznie tylko, które mają pozwolenie na to i tak samo pozwolenie, które pozwoli wam wejść po prostu na piechotę do środka. To aktualnie nawet teraz już jest bardzo ciężko poruszać się po Paryżu ze względu na to, że na przykład blokują ulice, czy na przykład stadiony zbudowane są powiedzmy na drodze, są poblokowane drogi też przez to. Według mnie mam nadzieję, że oczywiście oni wiedzą, co robią i mają jakiś na to lepszy plan, ale wyobraźcie sobie, że przyjeżdża do Paryża dwa razy więcej osób, niż w nim mieszka w tym samym czasie. Dobre jest przynajmniej to, że większość Paryżan na czas wakacji, czyli lata, wyjeżdża stąd i da się tu jeszcze w miarę jakoś poruszać wtedy. Wtedy jest po prostu luz, są puste drogi. Ale kurczę, jeżeli to wszystko zostanie, bo to przez tą olimpiadę, to będzie tutaj masakra. Nie będzie się dało w ogóle nic przemieszczać ani poruszać po tym mieście. W sumie to tyle, co wam tutaj w tym miejscu chciałem powiedzieć. My teraz się wybieramy do takiego bardzo ciekawego muzeum, o którym dowiedziałem się stosunkowo niedawno, a wy na pewno nie wiedzieliście, że coś takiego tutaj istnieje. Chociaż jeżeli ktoś wie, no to raczej jest stąd, który po prostu już tutaj o tym miejscu słyszał. A między innymi chcemy się wybrać do muzeum, które pokazuje, jak powstały kanały, przejścia takie ściekowe, ogólnie kanalizacja w tym mieście. Nie wiem, czy wiecie, ale tyle, co ten Paryż jest do góry wybudowany, to tyle samo jest w dół. To jest jedna wielka kopalnia, kurczę, tunelowa. Więc mam nadzieję, że taka forma odcinka też się wam spodoba i was zaciekawi do takiego zwiedzania. Dlatego też
zapraszamy Was do muzeum. Muzeum oczywiście jest bardzo niedaleko wieży Eiffla, przy moście Alma. Teoretycznie wejściówka dla osoby dorosłej 9 euro, nie jest to wcale dużo, jeżeli chodzi o Paryż. A wejście tutaj do góry, według mnie, jest przereklamowane. Dużo lepszym miejscem i fajniejszym, bo przynajmniej macie widok właśnie z góry na wieżę Eiffla, jest wjazd na Montparnasse, na dach. Tam są dwa miejsca, które możecie oglądać. Oczywiście na dachu, gdzie jesteście otwarci na wszystko. I oczywiście tam jest też piętro niżej, dość wysokie, które jest przeszybione dookoła i możecie oglądać pełną panoramę miasta. Stamtąd też są naprawdę bardzo fajne widoki. I nie zapłacicie przede wszystkim majątku za to, że wejdziecie tak wysoko, bo tam też coś koło 10 euro bodajże był wjazd. Musicie się cofnąć do mojego filmu z Montparnasse, to się na pewno dowiecie. Albo Wam tutaj przypnę w rogu linka do tego filmu, także też sobie będziecie mogli tutaj po prostu w tym miejscu kliknąć i znajdziecie się tam od razu bezpośrednio. Dobra, nie przedłużam, nie przegaduję. Idziemy do muzeum tutaj, bo to jest 5 minut na piechotkę. I zwiedzamy, co tam będzie ciekawego, Wam będziemy też opowiadać. A ja mam dziedziusia, a niedaleko ruskiej cerkwi i wieży Eiffla znajduje się oto takie zardzewiałe muzeum. I to właśnie tutaj idziemy Wam pokazać, jak wyglądają kanały. A że tutaj nie wiemy, czego się spodziewać, może będzie coś po drabinkach, może po schodach, to ja właśnie wziąłem najmniejszą, żeby Natalii odciążyć. A ona zdziwiona, bo moja torba z aparatem wcale mało nie waży. Więc takie wyrównanie. Dobra, idziemy? Dobra, idziemy. Pierwsza rzecz od razu po wejściu to jest to, że taki zapach kanalizacyjny. I dopiero na dole po zejściu, myśmy zjechali oczywiście windą, toaletki można skorzystać. 9 euro wejście, poniżej 18 roku życia jest wejście za darmo, także fajnie. Dzieciaki nie musiały płacić. Ta informacja jest w kiblu. Tak wyglądają łazienki w domach. Pokazane to jest, jak to jest odprowadzane, jak daleko. Tutaj poniżej kanalizacji macie, tutaj jest jakby metro, a powyżej jakby metra są kanalizacje całe. No to teraz już wiadomo, skąd ten zapach. Tutaj wszystko płynie, że tak powiem. Ja pierniczę, ale to śmierdzi wszystko. Znaczy wiadomo, no śmierdzi, no szamba nikt nie wąchał, nie? Wiadomo. Ale powiem może tak. Jest to na pewno coś niecodziennego dla Paryża, że coś takiego tutaj powstało w ogóle, nie? Że macie możliwość w ogóle wejść i zobaczyć to, jak powstawały kanały. Jak to wszystko funkcjonuje, jak to pracuje ogólnie. W przebitkach takich luźniejszych
Dołożę wam takie ogólne informacje o tym miejscu, jakieś takie ważniejsze. A tak to oglądajcie. Myślę, że warto tu przyjść, wydać te 9 euro. Wydawać by się mogło, że o Paryżu może niektórzy wiedzą już wszystko. Ja osobiście nie znałem tego miejsca, więc postanowiłem się tam wybrać z rodziną. Aktualnie na czas olimpiady to miejsce może być zamknięte, a na pewno będzie w dniach od 19 do 26 lipca. Generalnie bilety na miejscu można kupić bez problemu, nie ma kolejek, więc też nie musicie nie wiadomo jakim wyprzedzeniem przyjeżdżać. Jeżeli macie około godzinkę czasu, warto wstąpić, to jest tylko moja subiektywna opinia. Wizyta w kanałach Paryża oznacza przede wszystkim to, że możemy zejść na dół i poznać ukrytą stronę właśnie tego miasta. Oznacza to także poznanie historii tej sieci, jak ona powstawała, ściśle powiązanej z ewolucją i architektury ulic stolicy. Wielu z nas, chodząc na górze po mieście, po chodniku, nie zdaje sobie z tego sprawy, jak wygląda podziemne miasto, którym są właśnie kanały, metro czy inne tego typu tunele związane właśnie z organizacją różnych systemów wentylacyjnych czy nawet podłącza wody. Na długo przed powstaniem tego muzeum organizowano zwiedzanie kanałów. Od roku 1860 roku wystawy powszechnej wizyty te od razu zakończyły się ogromnym sukcesem. Nie bez powodu. Podziemne miejsce ukryte przed wszystkimi, którzy działają na powierzchni miasta. Kanały Paryża niestrudzenie karmią wyobraźnię mieszkańców stolicy i artystów. Dla tych ostatnich kanały nie są prostą siecią ciemnych chodników transportujących odpady społeczne. Są niewyczerpalnym źródłem inspiracji i fantazji, jak nadprzyrodzona sceneria, labirynt, w którym spotykamy fikcyjne postacie i inne fantastyczne zwierzęta. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób chciało tam pojechać jak najszybciej. W 1867 roku spacer po kanałach Paryża prowadzony był przez pracowników kanalizacji. Odbywało się łodzią lub wagonem śluzowym. Jest to bardzo popularny wyjazd, który przyciąga różnorodną publiczność, koronowane głowy, ludzi z całego świata szukający mocnych wrażeń, nie zapominając o inżynierach na misji studyjnych. Każdy może tu odkryć nowoczesność stolicy i jej podziemne funkcjonowanie. Na pewno to muzeum jest nieodzownym elementem powstawania tego miasta. Warto zaznaczyć to, że inżynierowie oraz architekci, którzy planowali budowę Paryża, musieli bardzo dobrze pomyśleć o tym, w jaki sposób rozbudować podziemną część miasta. Kurczę, świeże powietrze, że tak powiem. Oliwcia, podobało ci się? Tak. Pachniało? Tak. Śmierdziało? Tak. Śmierdziało. No. A co ci się najbardziej podobało? Była ławka. I można było usiąść, bo dużo łażenia było. No. Była woda. Tak? Była kupa. Kupa była? No. Płynęły siuśki i kubki. I to było widać. Tam jest tam, żeby nie ma dramku. Nie ma. Nie ma dramku. Generalnie jak ktoś się brzydzi i mu przeszkadza, no to nie jest muzeum dla niego. I tam są liście takie. Tak. Ale powiem wam, że raz, że trzeba uważać na głowę, bo jak ktoś jest wyższy, to może walnąć głową w rurę jakąś. Później zapach, który... To jest taka drama. Tak, faktycznie później zapach troszeczkę przeszkadza. No. Przeszkadzał ci? No. No mi też przeszkadzał. Był taki upierdliwy. Ja wiem, no bo ścieki to ścieki, ale to tak to wygląda. A popatrzcie, jest te drugie. Szczurów trochę było. Nie było jakoś tam dużych, ale były. Było dużo jeszcze wody. Wody było dużo, ścieków płynęło, bo chodziliśmy sobie... Siusiów. Bo chodziliśmy sobie i po prostu nad kanałem zrobione kratki, na których po prostu można sobie chodzić.
Warto? Oglądaliśmy. Chyba tak. Na dywizoru. Tak, był taki ekran, na którym pokazywali, jak budowali kanały, jak to wszystko powstawało. No. I wyszliśmy. No i co? Według mnie chyba warto. Dałbym takie 6 na 10. I taki pan chciał dać karty. Dobrze, że jest ławeczka w sumie przed muzeum. Można sobie później usiąść i się tak, że tak powiem, dotlenić. Bo mieliśmy taką kartkę, żeby wiedzieć, gdzie idziemy. Tak, taką mapkę dostajemy. No. Nie ma niestety właśnie informacji po polsku. Jest po angielsku, jest po francusku, jest po hiszpańsku. Chyba po chińsku albo japońsku, już nie dopytałem. Też były no ale niestety po polsku nie ma. No i co? Ale, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ale też w schodku były buty zamknięte. Gumiaki, takie czarne, brązowe. No, w kupce. Dobra, dziękujemy za to, że byliście, że wytrwaliście. Oglądajcie nas w następnych materiałach, które dla was przygotowujemy. No i co? Do zobaczenia. Gdzieś na trasie albo w muzeum. Hej. Taka czekolada. Jaka czekolada? No tak z buty czerwone. A, buty były czarne i na niej była czekolada. Tak. Czyli kupa. Cześć. Czyli kupa.